Dobrze, to oficjalnie witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej odsłonie z Łukasza w wersji praktycznego wykładu. Już dzisiaj raz pierwszy jakby wejdziemy w tekst, więc zobaczycie, czy to będzie miało cokolwiek wspólnego z jakimś wymiarem praktycznym, czy też nie. Tak sobie pomyślałem, że dzieląc się, czy próbując wyciągać z tekstu jakieś elementy praktyczne, to zawsze będzie takie dość subiektywne. Zresztą ten charakter tego wykładu jest taki, on jest przeglądowy troszeczkę i jednak wybiórczy. Więc jeżeli dojdziecie do wniosku, że w ramach naszego spotkania jakieś rzeczy, czy to co ja powiem, czy ewentualnie z tekstu, co wam przyjdzie, jakoś przemówi do was i przyjdzie jakaś myśl na temat właśnie takiej praktycznego jakiegoś wymiaru, to spróbujcie to jakoś ubrać jakieś hasło i zapraszam do podzielenia się. No, myślę, że wtedy może jakoś wyciągniemy z tego wszystkiego troszkę więcej. Okej. W takim razie, co nas dzisiaj czeka, to, że będziemy przechodzić przez kolejne teksty, przez kolejne te takie części początkowe Ewangelii Łukasza. Postaram się tam jakby najpierw za każdym razem troszeczkę powiedzieć o kontekście tej partii tekstu, który będziemy omawiać. Delikatnie ją jakby skomentuję. No a potem postaram się wyciągać jakieś rzeczy takie, które mnie się rzuciły w oczy, bądź myślę, że takie, które moim zdaniem tekst podpowiada. Zacznijmy jednak od tego, co mamy za sobą. Oczywiście w największym skrócie, ale jednak. Ustaliliśmy na ostatnim naszym spotkaniu, jaka jest ogólnie budowa Ewangelii Łukasza. Zaproponowałem wam spojrzenie takie, że ten układ treści jest w takiej postaci właśnie koncentrycznej, gdzie w środku następuje skumulowanie opowieści Łukasza wokół elementów, które stanowią jakby najważniejsze punkty w całej Ewangelii i są punkty, które wzywają do uczniostwa i w jakiś sposób formują uczniów do tego uczniostwa. Mówią idź, ale też ci pokażę i na czym to polega. Tak troszeczkę jednym uchem podsłuchiwałem wasze rozmowy z wykładowcą z porannego wykładu i mam wrażenie, że coś o uczniostwie tam też było, jako jakaś kwestia. Więc być może tekst Łukasza w jakiś sposób mógłby być niezłym uzupełnieniem tego, co tam w jakiś sposób będzie dyskutowane w porannych wykładach. No jestem ciekawy, niestety dzisiaj nie mogłem dotrzeć. W każdym razie wróćmy do tego. Mamy taki układ całości, tak? Powiedzieliśmy sobie, że ta budowa jest taka, że pewne grupy tematyczne pojawiają się tak właśnie na początku i na końcu, schodząc się do takiego właśnie mniej więcej centrum. Tak? Tą całą, taką dość wydawałoby się złożoną kompozycję zdekomponowałem do właściwie warstw takich, które jakby zbierają całą myśl tej Ewangelii razem. Część z was po prostu była ostatnio. Może przypominacie sobie, do jakich 7 myśli spróbowaliśmy się skupić, próbując to jakoś zdekomponować do takiej pozycji, takiej postaci warstwowej. Pamiętacie, co było na pierwszej warstwie? Ktoś z was pamięta? Okej, to było coś, co było przed wcieleniem, narodzeniem Jezusa i coś, co było po. Ale przede wszystkim tam się koncentrował temat na słowie, na wierności słowa. Dobra, nie będę was męczył. Lećmy w taki sposób, tak? Przypomnijmy sobie. Całość można jakby zobaczyć właśnie w takich 7 warstwach i widzimy, że ta pierwsza warstwa, czyli ta, która zbiera te skrajne sekcje, możemy powiedzieć tak, że to jest Bóg jest wierny obietnicą,
Generalnie chodziło o kwestię wierności słowu, tak? I z jednej strony Bóg jest wierny obietnicą dla człowieka, ale też człowiek, widzieliśmy tam bohaterów, którzy powinien rozumieć słowo i powinien mu być wierny, tak? I tam były różne przykłady. W drugiej warstwie, w sekcjach kolejnych, widzieliśmy sceny narodzin i śmierci Syna Bożego, ale z tym akcentem, że ta cała klamra życia i misja Syna Bożego dokonuje się w oddaniu Ojcu. Dookoła tych scen takich centralnych narodzin, ofiarowania Ojcu Jezusa jako pierworodnego, a potem oddanie swojego ducha przez Jezusa na krzyżu, widzieliśmy świadectwa różnych bohaterów, którzy mówili o tym, kim Chrystus jest. Jakby odnosiły się do jego autorytetu, do jego zadania. Kolejna warstwa to jest sąd proroka nad pokoleniem i dopełniało to sąd pokolenia nad Synem Bożym, ale też w dużej mierze co do jego jakby misji prorockiej tam. Okej. W każdym razie to były te warstwy, które pokazywały Jana Chrzciciela, który wprowadzał Jezusa w przestrzeń służby, oraz sąd pokolenia nad Synem Bożym, czyli wtedy, kiedy Jezus zostaje uwięziony, postawiony przed radą i potem przez kolejnymi władcami i osobami, które go starają się przesłuchać i osądzić. Tak? W następnej warstwie widzimy Syna Bożego, który jest oddany misji i służbie na rzecz człowieka. Tak naprawdę za tym to określenie jakby to zbiera te dwa punkty w Ewangelii Łukasza, w której widzimy, że Jezus jest wystawiony na próbę. Za pierwszym razem atakuje go diabeł i usiłuje go wytrącić z roli służby, z właściwej formy spełnienia swojej misji, tak? Z właściwych jakości, w jakich powinien spełnić swoją misję Syn Boży. A po drugiej stronie, pod koniec Ewangelii widzimy Jezusa, który ponownie zaczyna być pod presją diabła, ale tym razem jest zastraszony jakby samą tą wizją śmierci, która go czeka. Tutaj widzimy również aktywność diabła, która się przerzuca również na uczniów Pana Jezusa. Tak? Okej, tu. W takim razie widzimy, że w obydwu miejscach Jezus okazuje się, Syn Boży okazuje się wytrwały w tym, aby swoją misję spełnić do końca na rzecz człowieka, nie wycofując się z niej ani kosztem jakości, ani ochrony swojego życia. W końcu piąta warstwa. Widzimy, że w piątej warstwie mamy taki obraz odrzucenia Syna Bożego przez najbliższych. I mieliśmy odrzucenie Jezusa w Nazarecie, w jego rodzinnym mieście, oraz przez kapłaństwo, czyli służby związane ze świątynią, liderów, członków Wysokiej Rady, czyli ci, którzy w sensie duchowym, religijnym byli dla Izraela najważniejsi, kiedy Jezus dochodzi do Jerozolimy, zostaje odrzucony i właściwie i w jednym, i w drugim miejscu pojawiają się wyraźnie sformułowane próby zabicia Jezusa, tak? Także już relatywnie na początku tutaj i na końcu można powiedzieć, że ci, którzy nie przyjmują Jezusa w jego autorytecie, mają te same zamiary wobec niego, zamiary zabicia. I to była taka część, którą mówiłem, że ma bardziej taki porządek teologiczny. Pokazywałem wam to w kilku miejscach, że chronologia rzeczywista jest jakoś naruszona przez Łukasza, nie bierze jej do swojego tekstu jako takiego, powiedziałbym, dyktatora, że musi za każdym razem spełnić takie reporterskie jakby obowiązek. Tak? Ewangelia nie jest reportażem w takim naszym dzisiejszym współczesnym ujęciu rzeczy. Ta cała taka teologiczna podbudowa rozpoznania Boga, który pomimo różnego rodzaju oporu, tak, pomimo różnego rodzaju oporu ze strony człowieka, mimo wszystko realizuje swoją misję zbawienia. Mimo wszystko sprowadza swojego Chrystusa, który pomimo odrzucenia jednak chce zrealizować swoje zadanie do końca.
Na tym wszystkim stoi ta część szczególnie praktyczna, gdzie pokazany jest Jezus sam w służbie, sam w nauczaniu, w prezentacji swojego autorytetu, w prezentacji charakteru swojej służby, nastawienia do ludzi. A na samym szczycie tego całego, tej całej piramidy widzimy, że ostatecznie Łukasz prowadzi nas do tego, aby ktoś, kto rozpoznał Chrystusa, skorzystał z jego zaproszenia do uczniostwa, wiedząc jaki on jest, wiedząc kim on jest, dostaje zaproszenie do uczniostwa i zostaje jakby pouczony, na czym to uczniostwo ma polegać, z czym się wiąże. Dobrze, to mamy za sobą. W związku z tym czas na to, co nas dzisiaj czeka. No, plan jest bardzo nudny. Mam nadzieję, że generalnie nie będzie aż tak nudno, ale po takim planie to trzeba się spodziewać najgorszych rzeczy, co nie? Że niestety może być nudno. No to. Proszę? Plan jest nudny. No, plan jest nudny. Ja się obawiam, że może iść dalej tak samo, wiesz? Plan jest generalnie taki mój, jeśli chodzi o ten dzisiejszy, o ten semestr. Chciałbym w tym semestrze, abyśmy doszli do tego miejsca. Tak? Dzisiaj przejdziemy te sekcje od A do E i przygotujemy się na sekcję F. Tak? Taki jest plan na dzisiaj. Zrobimy takie wprowadzenie, o ile się uda. Tak? Chciałbym, żeby się udało, bo wtedy po prostu w następnych wykładach, mam nadzieję, no więcej skorzystamy z tych samych już tekstów, które tam no moim zdaniem są bardzo warte wejrzenia w nie w środek, także no zobaczymy, jak to pójdzie. No to zaczynamy, tak? Zaczynamy od sekcji A. Rozdam wam materiały, albo może słuszko podajcie sobie jakoś tam, albo będzie szybciej chyba tak. Tu masz. Jeden, okej. Okay. Bierz jednego. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tu już masz jedno. C3. Zanim wejdziemy w to... To jest pierwszy? Nie, nic mi się nie pomyliło. Bardzo. Moi drodzy, dwa słowa zanim wejdziemy do tych materiałów. Na samym początku dałem wam troszeczkę instrukcji obsługi tych materiałów, bo przypuszczam, że ta instrukcja potem... Przypuszczam, że kolejne materiały będą wyglądać podobnie. O co chodzi? Teksty, które tam macie wydrukowane, czasem jest pokazane przez wcięcia to, jak ja widzę ich budowę. Jeżeli na przykład otworzycie sobie na stronę piątą, tak? To tam widzicie po prostu tekst z wcięciami, który pokazuje mniej więcej, jak to jest, tak? Widzicie coś, co jest na czerwonego. Wszystko, co jest na czerwone, to jest coś, co prawdopodobnie ma związek z jakimś głównym akcentem w danym tekście, tak? Wszystko, co jest na czerwone. Rozróżniam jeszcze coś takiego, że czerwone i czerwone wytłuszczone. Tak? To wtedy, kiedy pewne myśli są jakby w zderzeniu ze sobą, to wtedy tą ważniejszą myśl z tych dwóch myśli zaznaczam czerwonym, wytłuszczonym, żeby wam pokazać, które jest ważniejsze, do czego Łukasz zmierzał. Tak? Na fioletowo zaznaczałem... miejsca tak zwanych akcentów lokalnych, takich, które się pojawiają w tekście, ale no, nie mają wymiaru tego głównego akcentu w ramach całego. I teraz, jeżeli sobie otworzycie stronę szóstą, to zobaczycie, że tutaj tekst nie rozpisywałem bardzo szczegółowo, ale pokazałem go w takich blokach, tak? W blokach go pokazałem, a mimo wszystko samym kolorem zaznaczyłem wam miejsca, które są najistotniejsze. Nie bawiłem się już w rozrysowywanie tego, żeby was nie męczyć, tak, z tymi ząbkami wszystkimi, ale kolorem zaznaczyłem miejsce, które są, wychodzą jako najważniejsze w ramach tego bloku, tak? Także taki jest ogólnie zamysł z tymi kolorami. Macie jeszcze kolor brązowy.
kiedy macie brązowy, to znaczy, że na pewno gdzieś tam poniżej będzie fioletowy i chodzi o to, że ten brązowy z tym fioletowym, on jest też w pewnym zderzeniu ze sobą, w pewnym jakby takim napięciu, ale ważniejszy jest znowu ten, który jest fioletowy. Tak? Tą instrukcję obsługi to sobie potem będziecie mogli ewentualnie przejrzeć do jakichś w domu, do przemyśleń, bo przypuszczam, że w ten sam sposób będę oznaczał wszystkie kolejne teksty, jak będziemy pracować nad nimi. Rozróżnienie pomiędzy czerwonym, czerwonym wytłuszczonym, zielonym i brązowym, nawet dla mnie, jak nie mam dancerizmu, nie jest proste. No, możemy negocjować. Nie dałoby się na przykład. Ale dzisiaj już tego nie zrobię. Nie, dzisiaj nie, tylko na następny. Okej, no wniosek, powiem tak, potem chodzi o to, żeby to też było wyraźne na drukarce, tak? Więc jak dam z kolei takie... Spróbujemy, ale dobrze. Wniosek, który się padł, miejmy nadzieję, że o nim nie zapomnę. Dobra. W każdym razie taka jest idea. Czerwone to jest zawsze coś, co jest ważne jakby w ramach danego tekstu jako przede wszystkim. Fioletowe, drugorzędne miejsca, ale też istotne w ramach mniejszych partii, które gdzieś tam były jakoś przez Łukasza przygotowane. Tak? Dobrze. To w takim razie wchodzimy do sekcji A. Na ostatnim wykładzie dałem wam przykład przykład takiej struktury, takiej prostej, koncentrycznej, tak? Ale takiej, która miała na tej pierwszej warstwie no, układ myśli równoległy, tak? Czyli prosta struktura koncentryczna, dwie warstwy, a myśli, pewne idee w ramach tej pierwszej warstwy są ułożone w takim samym porządku. No i okazuje się, że szczęśliwie się składa, bo to jest dokładnie taka sama struktura, jaką mamy w sekcji A. Wyobraźcie sobie, jak to generalnie wygląda, tak? Czyli teraz powiedzmy sobie, co tu się w ogóle dzieje w ramach tej sekcji A. Sekcja A, czyli mamy takie zdarzenie. Po pierwsze zapowiedź u Zachariasza, tak? Narodzin Jana. Potem mamy zapowiedź narodzin Jezusa u Marii. Potem mamy spotkanie Marii i Elżbiety. Potem mamy narodziny Jana, nadanie mu imienia. Potem mamy hymn, modlitwę, proroctwo, jak mówi pismo Łukasza, Zachariasza, tak? Modli się i wypowiada pewne rzeczy właśnie w kontekście tego, co Bóg robi. Taki jest właściwie ten zestaw wszystkich cząstek, które wchodzą w skład sekcji tej początkowej, tak, tego materiału. I teraz to, co się dzieje tutaj na początku, to jest, widzimy po prostu generalnie Boga, który przygotowuje scenę, tak? Rusza z miejsca, wchodzi znowu w historię i no i przygotowuje grunt pod to, aby spełnić to najistotniejsze z punktu widzenia człowieka, wydawałoby się, tą obietnicę sprowadzenia Mesjasza. Jak wam mówiłem, przy takim układzie akcent taki właśnie lokalny w ramach tych dwóch części spada zawsze na ten element drugi. Co mamy w takim razie w tym elemencie pierwszym, co mamy w elemencie drugim? Pierwsze elementy koncentrują się na Janie Chrzcicielu. Koncentrują się na Janie Chrzcicielu i koncentrują się na nim jako na tym, który ma poprzedzać Chrystusa. Tak? Zostaje zapowiedziane właśnie to, że się narodzi i że przygotuje lud i że po nim przyjdzie ten ktoś właściwy. Tutaj widzimy właśnie, że Jan pojawia się już z imienia fizycznie, urodził się i Elżbieta i Zachariasz nadają mu imię zgodnie z tym, jakie dostali polecenie od anioła. Obydwie sceny, oprócz tego, że skoncentrują się w pewnym sensie na Janie, koncentrują się, ale po prostu też mają ten wspólny rys, że to dzieje się w jakiś sposób w przestrzeni publicznej. Czyli to, co Bóg zaczyna robić, nie trzyma tylko i wyłącznie jakby
prywatnie z kimś, do kogo właśnie przemawia, ale jeżeli byście sięgnęli do tej sceny Zachariasza, kiedy otrzymuje zapowiedź narodzin swojego syna, to byście zobaczyli, że to się dzieje w świątyni. Kiedy on wychodzi, to ludzie już wiedzą, że coś się musiało wydarzyć, bo za długo siedział w środku, tak? No i potem wychodzi, całkiem fajny gość był wcześniej jak wszedł, a wyszedł i już nic nie mówi, tak? Coś się musiało wydarzyć. Więc pojawiają się znaki dla innych o tym, że Bóg niedługo coś zaczyna robić, tak? To samo dzieje się w tej scenie, tak? W tej scenie z kolei Zachariaszowi wraca głos, tak? Czyli to nadanie imienia dokonuje się też jakby w pewnym sensie w przestrzeni publicznej, bo to zwyczajowo sąsiedzi przychodzą, tak? I chcą nadać dziecku imię. Oczywiście albo ojca, albo kogoś tam z tej linii. A tymczasem nie, Elżbieta mówi, na pewno nie tak, będzie miał na imię Jan. No i oni są zdziwieni. Oczywiście interweniują u Zachariasza i on pisze, jak to ma być z tym imieniem. No i okazuje się, że oni są jeszcze bardziej zdziwieni i zostaje tutaj to zaznaczone, informacja jakby rozchodzi się, tak? Czyli mamy dwa razy takie połączenie. Jan, tutaj można by powiedzieć Jan i pewien nieszczęśliwy ruch Zachariasza, tak, który skutkuje określonym znakiem, który dodatkowo jakby coś powoduje u tych, którzy są świadkami tego wszystkiego, co się tutaj dzieje, tej zapowiedzi. I potem, kiedy to wraca, znowu to jest jakiś szczególny znak. Chciałbym zwrócić Wam uwagę na to, że z punktu widzenia Łukasza pierwszym środowiskiem, które zostaje poinformowane o tym, że Chrystus nadchodzi, jest środowisko kapłańskie. Tak? Czyli ci, którzy są jakby z perspektywy prawa pierwszymi, którzy mieli być nauczycielami, pierwszymi, którzy mieli spełniali służbę Bożą i tymi, którzy od których powinno iść jakby wskazanie do ludu, co Bóg robi. Tak? Czy im się udawało, czy też nie, wydaje się, że w momencie, kiedy Chrystus przychodzi, kiedy Jan przychodzi, już rozpoczyna swoją służbę, ta grupa ma poważne problemy, bardzo poważne. Dobrze. Co się dzieje w tej drugiej warstwie? Otóż ta druga warstwa zdecydowanie bardziej koncentruje się już na samym Chrystusie, tak? Tutaj jest jego zapowiedź, że narodzi się właśnie Syn Boży, Syn Dawida. W tym momencie tutaj Maria zachowuje się trochę szczęśliwiej niż Zachariasz. I po tym zdarzeniu, które tutaj się, do którego tam w którymś momencie dojdziemy, tutaj Zachariasz z jednej strony otwierają mu się usta, może się modlić, tak? Ale trzeba powiedzieć, że on tutaj jest prawdopodobnie już całkowicie świadomy tego, że Chrystus jest w drodze. W drodze już fizycznie, tak? W sensie, że Maria jest osobą, kobietą, która już poczęła, tak? Bo kiedy się tutaj spotyka z Elżbietą, to Elżbieta reaguje właśnie na to, że Maria jest już w ciąży, tak? Przepraszam bardzo. Tak? Tylko króciutko, bo ja za bardzo nie rozumiem tego przekazu, który omawiasz tutaj w tej chwili. I jaki jest cel główny dla mnie, dla czytelnika Słowa Bożego, żebym umiał się posługiwać, można powiedzieć, retoryką biblijną. Tak? Znaczy ja sobie mam fragmenty Słowa Bożego, jakieś tam sekwencje podzielić i w ten sposób nauczyć jakieś tam logiki rozumowania tekstu, którego czytam, czy... Powiedziałbym tak. Nie chciałbym, żebyśmy teraz przeszli na temat taki, lekcja hebrajskiej retoryki biblijnej, bo to kurs jest dostępny. Całkowicie. Także jeżeli nie masz żadnego jakby wcześniejszego kontaktu z retoryką biblijną, to zachęcam Cię do takiego wykładu, który jest otwarty całkowicie na stronach Berei. I tam przedstawia jakby zgrubny zarys, o co w czym idzie i dlaczego tym się warto posługiwać. Okay? Więc to, co ja teraz robię, to jest próba w moim zrozumieniu rekonstrukcji tego, jak Łukasz poukładał swój tekst. I jeżeli trafnie to zrobiłem, no to w tym momencie mogę powiedzieć, staram się zbliżyć do tego, co miał autor w zamyśle, aby powiedzieć. Czyli jeżeli dobrze Cię zrozumiałem, stara się poprawić to rozumowanie Łukasza, tak? Tak.
Tak, i wygląda na to, że Łukasz dość konsekwentnie stosuje takie specyficzne z naszego punktu widzenia zabiegi, ale w ogóle niespecyficznie z punktu widzenia tekstów biblijnych, ponieważ to, co tutaj omawiamy, od pierwszej Mojżeszowej po Apokalipsę. Okej? Okay? Dobra. W porządku. W takim razie mamy sytuację taką, że zaczyna się od Jana, wzrok ma się skumulować tutaj, w tej warstwie, na Chrystusie jednak, ale co najciekawsze, ale z drugiej strony nie dziwne, akcent całego fragmentu wcale nie pada na to, co my byśmy lubili, tak? Ale na to, co się dzieje w czasie tego spotkania Marii i Elżbiety. Co się tam dzieje, no to oczywiście skomentujemy, ale wstępnie już po tej haśle, który tutaj jest, tak? Tak? Pochwała wiary Marii i wyraz tej wiary ze strony Marii, tak? Pamiętamy, tekst Łukasza jest tekstem dla Teofila, który ma go utwierdzić, który ma mu pokazać, w czym rzecz. W związku z tym nie powinno nas dziwić to, że w punktach takich węzłowych będą rzeczy, które od strony praktycznej dla tego człowieka będą do wykorzystania, tak? On może coś z tym zrobić. Dobra. To teraz mój głos odpocznie, a przeczytamy pierwsze dwie sceny. Mam do was prośbę, przeczytajcie jedna osoba pierwszą scenę, druga osoba drugą scenę. Kto ma ładny głos, to czyta. Ciach. Nie wszyscy, moi drodzy. Nie wszyscy, nie bijcie się. Ale ktoś musi przeczytać, bo wskażę palcem. Nie. Żywe słowo nas interesuje. Mariusz, proszę cię. Który zapadnie w tej chwili? Od 5 do 25. Pierwszy, jeden, Łukasz, jeden. Od, 5 do 25. Tak, 5 do 25. Za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz. Ze zmiany kapłańskiej Abiasz. Miał on za żonę jedną z córek Aarona, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nań zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła. Cała zaś rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Wtem ukazał się mu anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. I zatrwożył się Zachariasz na jego widok i lęk go ogarnął. Anioł zaś rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. I będziesz miał radość i wesele i wielu z jego narodzenia radować się będzie. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Wtedy rzekł Zachariasz do anioła: po czym to poznam? Jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku. A odpowiadając, anioł rzekł do niego: jam jest Gabriel, stojący przed Bogiem, i zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i zwiastować ci tę dobrą nowinę. Otóż za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. A lud oczekiwał Zachariasza i dziwili się, że tak długo przebywa w świątyni. A kiedy wyszedł, nie mógł mówić do nich i poznali, że miał widzenie w świątyni. Dawał im też znaki i pozostał niemy. A gdy minęły dni jego służby, odszedł do domu swego.
A po tych dniach Elżbieta, żona jego, poczęła i ukrywała się przez 5 miesięcy, mówiąc: tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Okej. I kolejny fragment od 26 do 38. No nie bać się czytać. Lecisz. Ania, czytaj. Nie mogę automatycznie. W tym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Marta. I wszedł się do niej: bądź pozdrawiona łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Ale ona zatworzyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Maria, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. Dał mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwo nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła: jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając, anioł rzekł: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jej jest już w 6. miesiącu. Dlatego żadna rzecz nie jest niemożliwa. I rzekła Maria: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I anioł odszedł od niej. A Maria wybrała się w innych dniach w drogę i udała się śpiesznie do górskiej krainy, do miasta ludzkiego, i weszła do domu, jak zrobiła Elżbieta. To 38, wystarczy. A tak? Tak, tak, tak. Nie, ja wiem, domyślam się, ale ja nie, wszystkiego nie przeczytam. Chciałbym Wam powiedzieć coś takiego. Przypuszczam, że być może... No tak znamy ten tekst, że na pewne rzeczy nie zwracamy może tak mocno uwagi, ale nasz tekst ma specyficzny klimat. Jak patrzycie na to, jak te osoby są generalnie wprowadzane tak, w opowiadaniu, czy macie jakieś skojarzenia, czy to, co im się przytrafia, macie jakieś skojarzenia powiedzmy tak, skojarzenia biblijne, tak? Kiedy patrzycie na to, co Łukasz robi, jak rozpoczyna swoją opowieść. Z tych pierwszych dwóch. Mhm. Macie jakieś skojarzenia? Ogólne, bardzo ogólne. Klimat. Okej, okay, za trudne. Obiad był. Dobra. No to nazwijmy rzeczy... Dobra. Ja kojarzę z Gedeonem, jak przychodzi do niego ten anioł, mówi mężu waleczny. A, tak okej. Okay. Patrzy na niego ze zdziwieniem i mówi, to co ty mówisz, to ona tak tutaj na to zareagowała. Dobra, okej. Okay. Fajne skojarzenie. Dokładnie mniej więcej o tego typu skojarzenia mi chodziło. Zgadza się. Ale no, rzecz polega na tym. Ten początek Łukasza ma szalenie dużo, i to różnego rodzaju, związków ze Starym Testamentem. Tak? Popatrzcie. Zaczyna się ta historia od wprowadzenia bohaterów. Proszę? Zmiany i tak dalej. Czyli po prostu jest pokazanie. Najpierw są osoby. Tak? Zobaczcie, no, na przykład... W rodzaju 6.9 czytam coś takiego. Oto dzieje rodu Noego. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Tak? Początek Księgi Hioba. Był mąż w ziemi Uz imieniem Job, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Co nie? Tutaj mamy, byli tacy i tacy, i byli po prostu sprawiedliwi, spełniali prawo. Tak? Nawiązanie do tego, jak są oni umocowani.
jakie kryteria jakby ich jakościowe życia po prostu są wyciągnięte na wierzch. Oczywiście, że te kryterium to jest właśnie wierność prawu i to no, w jakiś tam sposób też jakby nawiązuje do tego takiego podstawowego właśnie miernika ze Starego Testamentu. Na przykład w tej powtórzonego prawa 6.1.2 czytamy. A to są przykazania, ustawy i prawa, których Pan, wasz Bóg, nakazał was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść, abyś był przejęty czcią dla Pana, Boga twego, przestrzegając po wszystkie dni twego życia wszystkich jego ustaw i przykazań, które ja dziś nakazuję tobie, twoim synom i wnukom, i abyś żył długo, tak? Troszkę dalej w 6.25 powtórzonego prawa. I będzie nam poczytane za sprawiedliwość, gdy dołożymy starań, aby spełnić wobec Pana, Boga naszego, te wszystkie przykazania, jak nam nakazał. Ok. Czyli widzimy takie rzeczy, tak? Pewna prezentacja bohaterów nawiązuje do pewnych prezentacji, które znamy ze Starego Testamentu. Kryterium oceny, prawo, no wydaje się być, jeśli chodzi o tą tradycję po prostu biblijną, oczywiste, prawo. Ale widzimy też, że spotyka głównych bohaterów to, co różnych, dość ważnych bohaterów spotykało. Brak potomstwa. Abraham, Sara. Izak, Rebeka. Anna, Elkana. Tak? Widzimy, że kiedy tam się pojawiło rozwiązanie, tak, te postacie nie były przypadkowe. Tak? Sytuacja była dość krytyczna. Tak? U Abrahama i Sary oczywiście wiek, ale też kwestia jakby tej ciągłości linii tego planu, który Bóg realizuje. Kiedy pojawia się problem u Izaaka i Rebeki, to samo. Ich dzieckiem będzie Jakub i Ezaw. Jakub potem jest, no, od niego bierze potem nazwa jakby alternatywna, no, Izrael, tak? Kiedy pojawia się to szczególne dziecko, czasem ono ma określoną misję, tak? Także mamy dość podobną kolejną sytuację. Pojawiają się aniołowie z misjami, tak? I no, co będziemy dużo mówić, początkowe księgi są dość obfite w tego typu zachowania, tak? Zwłaszcza kiedy właśnie ktoś, jakiś bohater, ma sytuację właśnie potrzeby, kryzysu, potrzeby wybawienia, potrzeba uświadomienia sobie określonych rzeczy, jakiejś misji, podjęcia. I tutaj mamy to samo, tak? Aniołowie przychodzą różnie, w sposób nadzwyczajny i zwyczajny, tak? Do Abrahama pod drzewem Mamre, pod dębem Mamre przychodzi trzech i po prostu widać jak trzech mężczyzn, tak? Ci, którzy schodzą do Sodomy po Lota, też zdają się wyglądać tak dość naturalnie. Ale w innych miejscach pojawiają się dość dziwnie i potem znikają. Jeszcze jakieś inne historie mają miejsce. Popatrzmy sobie jeszcze na to tak. W tych fragmentach, w tej całej sekcji pojawiają się też pewne takie typowe dla Starego Testamentu zachowania. Bohaterów czy sytuacji. Oczywiście, kiedy się pojawia anioł, najczęściej pojawia się pewne przerażenie, lęk u uczestnika tego zdarzenia. No i oczywiście ten anioł mówi nie bój się i coś tam zaczyna dopiero dalej klarować, tak? To samo widzimy u Zachariasza. Sytuacji odwiedzin, tak, to właśnie już powiedziałem, prośby o znak na potwierdzenie słowa. Robi to Abraham, robi to Hiskiasz, robią to różne osoby, no czasami szczęśliwie, czasami nieszczęśliwie, tak? Ale tutaj mamy to samo, Zachariasz chciałby się wkomponować, no nie wiem czemu to wyszło. Wygłoszenie hymnu dla Boga w obliczu doniosłej chwili, tak? Mamy Miriam, mamy Deborę, mamy różne sytuacje takie, których właśnie dochodzi do takiego spontanicznego uwielbienia i tutaj widzimy, że robi to zarówno Zachariasz i Maria, tak? Nadanie imion, tak? W Starym Testamencie prawdopodobnie częściej mamy do czynienia ze zmianą imion przez Boga, ale też nadania imienia też się trafiają. Tutaj mamy jakby od początku, że te osoby, które realizują ten projekt, mają mieć określone imienia. I oczywiście te imiona mają głębokie znaczenie. Jan, Bóg jest łaskawy, Jezus, Bóg zbawia, więc w związku z tym Bóg. Tam dokładnie chodzi, są te cząstki związane z tetragramem, z Jahwe w tych imionach w wersji hebrajskiej. Także po prostu mamy Jahwe zbawia, Jahwe łaskawy.
tutaj te imiona oczywiście wkomponowują się w ten projekt. I też pojawiają się zalecenia określonego sposobu postępowania. Tak? Kiedy się ma narodzić Samson, dostają rodzice instrukcje. Będzie taki, siaki, nie owaki. Nie będzie się strzykł, nie będzie spożywać owoców winorośli, wina, trunków i tak dalej. I tutaj mamy podobne historie. Czyli dzieje się coś takiego, no nagromadzenie mamy takich rzeczy. Tak? Mamy nagromadzenie. Ponadto ta pierwsza scena odwołuje się do dwóch miejsc w Księdze Prorockiej, które to miejsca brzmią no, bardzo szczególnie. Mówię tutaj o Księdze Malachiasza. Mamy tam aluzję do Malachiasza 3.1.3 oraz do Malachiasza 3.22.24. Pozwólcie, że przeczytam. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza i jak łuk foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary sprawiedliwości. Sugeruję, że to odniesienie się do oczyszczenia szczególnie pokolenia Lewiego nie jest przypadkowo wykorzystane przez Łukasza. Bo jak mówiłem, prawdopodobnie właśnie to środowisko ma bodaj największe problemy spośród środowisk przywódczych w sferze duchowej. Drugi fragment. Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Chorebie ustawy i prawa dla całego Izraela. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Zwróćcie uwagę, tekst Ostatnia Księga Prorocka, tak, kończy się wezwaniem do zachowania prawa i wyczekiwania. Tak? Wyczekiwanie na tego, który poprzedzi Mesjasza i samego Mesjasza. I Łukasz jakby wchodzi w tą historię Starego Testamentu, tak? Pisze księgę i to, co robi w tym pierwszym rozdziale, to tak jakby przyszył zamek błyskawiczny i zszyjemy to teraz razem, tak? I teraz zaczyna to się wszystko po prostu spinać razem, tak, że ktoś, kto zna teksty Starego Testamentu, zaczyna czytać Łukasza, czuje się jak u siebie w domu, tak? Wszystko znam, wszystko jest normalne, wszystko jest jakby właściwie opisane. Okej? Jakbyście mieli jakieś tam problemy z czymś, co mówię, to po prostu wrzucajcie, może będę w stanie jakoś się wybronić, a jak nie, no to trudno. Dobrze. W porządku. Co z tego jakby wyciągam, jeśli chodzi o działania Łukasza i to, co chce nam jakby powiedzieć, tak? Mam wrażenie, że buduje Łukasz taki klimat kontynuacji projektu. Kontynuacji historii zbawienia. Tak? Rozpoczynając swoją księgę, pokazuje, że mam naturalny ciąg dalszy tej historii, która się zakończyła tam w taki, a nie inny sposób. Tak? Tam było czekajcie, a ja mówię doczekaliśmy się. Tak? Posłuchajcie, jak to szło dalej. Mam wrażenie, że przez ten taki efekt też pokazuje, że opisuje kolejne takie mocne wejście Boga w historię, kluczowe wejście w historię, tak? Bo oczywiście będzie opisywał to spełnienie tej najważniejszej obietnicy nadania Mesjasza. Zwróćmy uwagę, że pokazanie Zachariasza i Elżbiety jako sprawiedliwych, pomimo tego wszystkiego, co się Zachariaszowi przytrafiło,
pokazuje wyraźnie, że droga wiary i trzymania się słowa to jest pewien przepis, który jest ponadczasowy, tak? To nie jest coś, z czym my dzisiaj odkrywamy jakąś Amerykę. Nie odkrywamy tej Ameryki i więcej, oni trzymają się Boga w taki sposób, pod koniec swoich jakichś tam dni, a przynajmniej mamy, że wiek jest ich podeszły, cokolwiek by to miało znaczyć, nadal mogą być narzędziem Boga, tak? Mogą być wykorzystani przez Niego i pomimo jakichś tam perturbacji delikatnych, ale jednak potrafią być w misji nadal aktywni. Okej. Okay. Mówiłem wam o tym, że to środowisko kapłańskie dostaje sygnał jako pierwsze o tym, że ma nadejść Mesjasz. Teraz, na samym początku tej Ewangelii, to nie będzie dla nas tak bardzo istotne, ale w trakcie Ewangelii pewne najbardziej krytyczne wypowiedzi dostają się właśnie kapłanom i to ekstremum jest w scenie w Jerozolimie. Także jeżeli czytając Ewangelię Łukasza w całości dojdziecie do Jerozolimy, to dopiero kiedy zobaczycie, że tak naprawdę Jezus tam się ściera z tym środowiskiem, które miało największe potencjalnie kwalifikacje, żeby właściwie zareagować na to, co Bóg robił przez Jana Chrzciciela, przez Zachariasza, przez Jana Chrzciciela i potem przez Chrystusa, to dopiero wtedy jakby dochodzi nam do świadomości ogrom tego, czego, jaką postawę, jak fatalną postawę przyjęli. No dobrze. Chciałbym mimo wszystko jeszcze się troszkę popastwić nad Zachariaszem i nad Elżbietą, nad Marią, bo chociaż te dwa fragmenty, one nie są względem siebie paralelne, ale jednak pokazanie obok siebie w bardzo podobnych sytuacjach Zachariasza i Marii, no powoduje to, że w naszym myśleniu no, od razu ich zestawiamy i patrzymy na to, co to każde z nich jakby, jak się odnalazło w tym wszystkim. Pozwólcie, że zrobię takie teraz drobne zestawienie tego, jak oni sobie radzili. Te rzeczy, które są podobne w tych dwóch scenach, daruję sobie. Popatrzmy, co ich jakby różniło, bo to też jest właśnie sposób mówienia przez Łukasza. Zestawia wokół, przy sobie, tak, obok siebie, jako osoby wierzące. Mężczyznę, kobietę. Podeszły wiek, raczej młoda, może nawet bardzo młoda, tak? Ród kapłański, generalnie z rodu królewskiego, aczkolwiek nie aktualnie panującego, tak? Przedstawiciel elity, kapła, tak? Tutaj młoda dziewczyna, pozycja społeczna raczej cieniutko. Centrum świata duchowego, Juda, Jerozolima, konkretnie nawet świątynia, tak? Tam się ta pierwsza scena rozgrywa. Co się dzieje z Marią? Galilea, Nazaret. No, Galilea nie miała jakby u Judejczyków takich zbyt wielu punktów, nie była najlepiej oceniana pod względem jakby właśnie takiej ogólnej świadomości. Oczywiście mieszkali tam Żydzi, proszę? No, trochę takie właśnie wieśniactwo. Ale widzimy, że tam mała miejscowość i tam na uboczu, tam też Bóg coś próbuje zrobić. W każdym razie jest takie zestawienie, nie? Osoba doświadczona, wypróbowana, widzimy, tak została określona razem z Elżbietą. Tutaj, no, z konieczności osoba młoda, mniej doświadczona, tak? Mniej doświadczona, ale w sferze duchowej tak naprawdę trzeba powiedzieć, że no, nie mamy żadnych informacji, tak? Widzimy po tej pierwszej scenie, że jest pokorna i wchodzi w tą rolę, że jest uniżona, że po prostu, ale więcej informacji tutaj na początku o Marii nie mamy. Tutaj, no, chcąc, nie chcąc, mamy. I prawdopodobnie jest to osoba wyedukowana i wiekowa. Mamy prawo przypuszczać, że jest doświadczona. Tutaj się pojawia dziecko w pewnym sensie po czasie, tak? Kiedy oni są już wiekowi, Elżbieta i Zachariasz. Tutaj u Marii jest dziecko w pewnym sensie przed czasem. Jej pytanie, jak się by to miało stać, skoro nie zna męża, jest de facto pytaniem, no, jak miało się to stać, skoro nie jestem w tej relacji ze swoim mężem, abym mogła z nim mieć stosunek, tak?
Więc sytuacja jest taka rzeczywiście mocno przeciwstawna. I co widzimy jako pewne, no, suma tego? Wiemy, że syn Zachariasza w pewnym będzie sensie sługą syna Marii, tak? A syn Marii będzie panem syna Zachariasza. Zwróćcie uwagę, że tutaj w pewnym sensie mamy kogoś na różne sposoby postawionego wyżej, przynajmniej w tych sytuacjach jakby społecznych. Maria ktoś niżej, a jednak następuje wymiana ich potomków, jeśli chodzi o ich pozycję, tak? Do tego jeszcze wrócę, jak ja to czytam, jak to ja to odczytuję, co tutaj Łukasz chce zrobić. Popatrzmy się jeszcze na jedną rzecz. Zwróćcie uwagę, że w jednym, w pierwszym przypadku anioł Gabriel pojawia się nagle w miejscu świętym. Człowiek jest, Zachariasz jest w tym, sprawuje tam swoje czynności i nagle mu się ktoś pojawia. Ale jego kontekst jest taki. Jest kapłanem, sprawa się dzieje w świątyni, tak? Anioł mówi mu, że twoje modlitwy zostały wysłuchane, tak? W związku z tym daje mu wszystkie oznaki tego, że po prostu kontekst jest taki, że trudno tego anioła źle zinterpretować, tak? Że to jest ktoś jakby, może ktoś, właśnie, komu trudno ufać, tak? Jak to jest u Marii? Możecie zobaczyć do swoich tekstów. Jak tam się znalazł anioł u niej? Proszę? Wszedłszy. No, do niej myślę, że chodzi jednak o wejście do domu, tak? Do domu. I to jest ten... Zwróćcie uwagę, że tak samo jak było w Starym Testamencie. Byli tacy aniołowie, którzy się pojawiali, i byli tacy, którzy po prostu, jak ludzie, się pojawiali gdzieś i zaczynali rozmowę. I teraz od tego, co się działo w tej rozmowie, zależało właśnie, czy ktoś, człowiek w tym momencie rozpozna, z kim rozmawia, czy też nie. Ale właśnie tutaj jest taki sygnał, strach się pojawia w jednym drugim przypadku, prawda? Strach? Tak. Ona też się boi? W którym momencie? No, przeczytaj. A ona zatworzyła się. Tak, zatworzyła się. W tym słowie. Aha. Wcześniej mamy, że nie bój się. Tak. Aniu, tak. A więc bój się strach. Prawda? Czyli... mamy dwie, na zasadzie polaryzacji, dwa różne przykłady. I tu jest strach, prawda? Tak. Ktoś, kto można powiedzieć, był bardziej duchowny, prawda? Nie wyobrażał sobie, się boi. To ktoś pospolity i też się boi. Prawda? Tak. Przy czym trzeba powiedzieć, że... Okej, ja na razie spróbuję skomentować to i teraz... Aniu wygląda, bo mógł wyglądać jak zwój pospolity. Tak. Ja już pomijam to, że jak ktoś tak wchodzi z nienacka, jeszcze facet do mieszkania, gdzie jest kobieta, no sorry, ale to zwykle nie wróży mi. Na razie pominę te konteksty i potem... Tak, ja wiem, ja to rozumiem, ale nie chciałbym teraz rzucić naszych kontekstów, tych współczesnych bardzo, bo chyba Łukasz nie sugerował ich. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę tak, z czego się to przerażenie mogło wziąć, to jest jakby... Myślę, że może nam tutaj wyjść to. Chciałbym zwrócić uwagę, że Zachariasz spotyka anioła w pewnym takim jakby sposób nadzwyczajny. Maria bardziej zwyczajny, tak? To powiedziałbym. I teraz ten anioł mówi do nich i teraz od tego właśnie, co oni zrozumieli, jakby jak odbierają, z kim rozmawiają, tak? Wychodzi dalsza ich reakcja. Zwróćcie uwagę, że rzeczywiście to, co usłyszała Maria, mogło być dla niej po prostu kompletnie zadziwiające i jakby nie z tej bajki, ale jeżeli w jakiś sposób wyczuła, co się dzieje, to w tym momencie ta dalsza rozmowa już zaczyna się jakoś w jakąś logikę zachowywać. Rzecz polega na tym, że Zachariasz, mimo tego, że anioł zdradził, że zna całkowicie kontekst jego, tak? Ostatecznie nie uwierzył, ponieważ tak to dostajemy taką jakby na tacy interpretację, tak? To, że chciał poprosić jeszcze o znak, to de facto było świadectwo tego, że nie przyjmuje po prostu tego, co zostało mu obwieszczone jako akt łaski.
Przeciwnie Maria, tak? Ona w jakiś sposób zrozumiała, z kim rozmawia, tak? Że jest to posłaniec od Boga i w oparciu o tą wymianę i to wyczucie, którego tutaj nie mamy opisanego, tak? Bo nie mamy opisanego, co się dzieje w niej wewnętrznie. Mamy tylko pewne oznaki, w sumie dość zdroworozsądkowego myślenia, jakby się to miało wydarzyć. No jak się to miało wydarzyć, co nie? Nie znam męża. Słucham? Ja mam pytanie, bo mi się wydaje, że anioł dał znak Marii przez Elżbietę. To będzie później. To będzie później. Elżbieta się pojawi trochę na końcu rozmowy, a fizycznie później. Jeśli chodzi o chronologię. W związku z tym tutaj mamy sytuację tego typu, że dwie osoby o jakby różnym statusie, różnym doświadczeniu stoją w takiej sytuacji, że wydaje się, że to pierwsze jest czytelniejsze, łatwiejsze do rozpoznania i ktoś się, że tak powiem, nie wyczuł, a osoba, która ma trudniejsze zadanie, Maria, potrafiła wyczuć odpowiednio w jakiej rozmowie, w czym bierze udział, i zaryzykowała, tak? Bo to nie jest to, że ona wchodzi tam jakby w całą świadomością, ona jeszcze nie bardzo wie, co się dzieje tak naprawdę, ale nie mówi nie i nie stawia aniołowi dodatkowych, de facto Bogu, innych warunków, tak? To, co chciałbym powiedzieć, to jeżeli ona mówi tak, to właśnie mówi tak, kiedy została jakby uświadomiona, że pocznie bez tego stosunku z mężem, tak? To jest element tego, że ta ciąża tutaj różnie ciąży Elżbiecie, a inaczej Marii, tak? Dla Elżbiety to jest zdjęcie tego przydomka, tak? Ta bezpłodna, tak? Haniebnego. A u Marii to jest wejście w potencjalne ryzyko w przestrzeni publicznej, tak? To, co się tutaj dzieje i to, na co ona się decyduje, może być w jakiś sposób troszeczkę zaraz komentarzem, dlaczego zaraz potem udaje się w drogę właśnie do Elżbiety. Bo anioł powiedział, że Elżbiecie przytrafiło się coś, no, równie trudnego, tak? Może nie równie, ale w takim sensie na tyle trudnego, że staje się to jakąś taką pomocą dla Marii, gdzie może się ukryć prawdopodobnie sama ze sobą teraz, tak? Jest tak, że spotykamy się z formą nowego przekazu. Że to jest nowy przekaz, można powiedzieć, do Zachariasza i można powiedzieć do Marii, że przecież Zachariasz jako kapłan, można powiedzieć, ten wybrany z ludu, no, oni znali Torę, prawda, więc znali to, co tam jest napisane, nie uwierzył, znając jakieś tam fakty. Można powiedzieć, tutaj prościejsza kobieta uwierzyła, prawda? Mm-hmm. Nie ma, można powiedzieć, takiego rozeznania poznania, prawda? I to jest, myślę, że to, co robi Łukasz, to jest, to są takie dwie historie. Po pierwsze, musimy, patrząc na cały ten tekst sekcji tej całej, tak? Jeżeli ją mamy przed oczami do końca, czyli na końcu, pamiętamy, jest hymn Zachariasza, tak? Widzimy, że on potem jest posłuszny temu, co miał zrobić. Czyli po prostu musimy pamiętać, to Zachariasz, Elżbieta, to nie są osoby, które po prostu przypadkowo wchodzą w ten projekt, zostały wzięte, tak? To są osoby, które rzeczywiście ufają Bogu, ale Zachariasz w tym momencie potknął się. Po prostu się potknął, tak? I tyle, tak? Nie zrobił źle. Proszę? Nie zareagował na przekaz właściwie. Tak? Tak, nie zareagował. Nie wyczuł tego po prostu, jaka właściwa powinna być z jego strony reakcja, postawa. Nie? I wydaje mi się, że to, co robi tutaj Łukasz, to pokazuje pewną potrzebę, pewną jakby wizję komplementarności. Tak? Nie przeciwstawia środowiska kapłańskiego niskim warstwom, ale pokazuje z jednej strony, że jedni i drudzy mogą być włączeni w Boży projekt, to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony pokazuje, że w pewnych sferach nie jest tak, że ktoś z racji tego, że jest wyżej, jest całkowicie na uprzywilejowanej pozycji pod każdym względem. Ja w sferze akurat tej głównego miernika, który jest ważny dla Łukasza, wiary, okazuje się, że każdy może mieć słabszy dzień. Maria będzie mieć słabsze dni później, tak? Chodzi o to, że jeżeli po prostu weźmiemy jakieś teksty czasami i jakby pominiemy wszystkie inne wypowiedzi na temat tego bohatera, to ten bohater może być taką trochę karykaturą tego bohatera, tak? A Maria będzie mieć słabszy dzień w innych momentach. Tutaj okazała się super i dobrze, bo przy okazji Łukasz pokazuje, jest przestrzeń dla wszystkich, ale
ale nie zmienia to faktu, że Zachariasz jest bodaj jedynym pozytywnym przykładem spośród kapłanów, jaki przytacza Łukasz. Dobrze. Być może jest tym tutaj już taka wstępna zajawka również tej wizji służby, jaką proponuje Jezus i jaką przedstawia Łukasz. Ci wyżsi, ci mocniejsi mają służyć tym słabszym, tak? A nie bezpośrednie wypełnienie proroc starotestamentowych, które Zachariasz powinien znać, że Ewangelia będzie głoszona właśnie tym maluchom? No to jest jeszcze, to jest inna sprawa zupełnie. To jest inna sprawa. To, że teksty Starego Testamentu pokazują to, że po prostu ci, którzy wykonują prawo, powinni stać w oparciu o to prawo na straży słabych, skreślonych, zwłaszcza takich, którzy są po prostu no, w szczególnej potrzebie i jakby no, w relacjach społecznych na jakiś na marginesie, to jest jakby inna sprawa, tak? Natomiast on tutaj, zwróćcie uwagę, Zachariasz tutaj nie ma bezpośredniego kontaktu z Marią. Łukasz pokazuje nam dwa obrazki i z tego my, jako czytelnicy, możemy wykoncypować, co on robi, dlaczego to robi, bo, no ale to jest coś, co jakby wynika już jakby z koncepcji ich komunikacji, tak? Pokazuje nam obrazki, a my mamy to poskładać w swoich głowach, do czego zmierza, co on chce zbudować. Oczywiście tu jesteśmy na początku Ewangelii, więc musimy popatrzeć na dalszy rozwój, czy potem będzie to burzył, czy też podpierał, czy też modyfikował. Mhm. Właśnie, bo ta komunikacja się nie kończy, prawda? Jest przekazywana z Zachariasza poprzez Marię i wraca od Marii do Elżbiety i wpływa na Zachariasza, prawda? Mhm. Tak, tak, na pewno, ale wydaje mi się, że Zachariasz jakby sam w sobie był całkiem solidnym gościem, jeśli chodzi o ufność i to, na czym stoi, tak? Jego hymn daje świadectwo, wokół czego było jakby skonstruowane jego sposób myślenia. Dobrze. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, że Bóg nie stroni od ironii. Nie stroni od ironii, tak. Z jednej strony widzimy tutaj wyrozumiałość Boga, tak? Zachariasz potknął się. Nie mylmy tego z tym, co robią inni kapłani u Łukasza, którzy po prostu czeszą kasę na świątyni. Łukasz Zachariasza takim nie pokazuje. Natomiast no, chcesz znak, no to masz znak, tak? Zwróćcie uwagę, że jest w tym korekta, jest w tym jakby znak, że po prostu no, nieszczęśliwie wybrałeś, ale nie ma w tym jakby, to nie jest sąd, tak? Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Jest w tym też jakiś realizm, że no nie ma takich gigantów, którym się noga nie potknie, tak? I to jest dobrze, tak? Bo w tym momencie nie mówimy o laurkach, ale mówimy o realnych osobach, które po prostu chodzą po tej ziemi i no, no są tacy jak my, tak? Jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym wam tutaj powiedzieć. Chciałbym, żebyście zobaczyli, że są podkreślone dwie rzeczy. Waga słowa pisanego, tak? Łukasz odwołuje się do tych konkretnych tekstów, ale też waga słowa żywego, które doświadcza człowiek tu teraz jako prowadzenie Boże, co nie? I to jest relacja między tymi rzeczami. Być może jest zasugerowana w tym fragmencie, który jest całkowicie w środku tego naszego, tej naszej sekcji. Chciałbym teraz, żebyśmy weszli do tej sekwencji B, czyli tego centrum tego naszego fragmentu. Jeżeli byśmy popatrzyli sobie na ten fragment, to on jest bardzo prosto, w moim ujęciu przynajmniej zbudowany. Maria wybiera się, Maria wraca. Tak? Taka rama jest. A w środku mamy cztery cząstki, w których najpierw Elżbieta podkreśla jej, co się przytrafiło Marii. Potem jakby odnosi się generalnie do jej postawy. Potem Maria mówi o tym, co się jej przytrafiło. Czyli mamy radość Elżbiety, potem radość Marii. Mówią de facto o tym samym, o tym, że Maria jest błogosławiona pomiędzy i tak dalej, tak? A potem następuje wypowiedź bardziej rozbudowana Marii, tak? Moim zdaniem ta wypowiedź, tak, ona w jakiś sposób rozwija to, co Elżbieta bardzo skrótowo powiedziała, jak ocenia wyczucie Marii w tym momencie, kiedy dostała swoją misję. Dobrze.
W związku z tym popatrzmy się na ten fragment. Tam macie u siebie, podejrzewam też chyba. Dwa słowa o Elżbiecie. Tak? Jej się też przytrafiła rzecz niesamowita, z tego co rozumiemy. Na tyle niesamowita, że po prostu wybrała ukrywanie się przez 5 miesięcy, to nie krótko. I sądzę, że to, że Maria do niej się udaje, to jest rzeczywiście trochę za sugestią tego anioła. Maria jest w niekomfortowej sytuacji, tak? Ciąża bez możliwości konsumpcji związku ze swoim przyszłym mężem, no to bardzo niefortunna sytuacja. Przypuszczam, że takim naturalnym bodźcem może być to, że po prostu idzie do tej, co do której wie, że Bóg z nią właśnie teraz też robi nadzwyczajne rzeczy, tak? Może liczyć na zrozumienie, tak? Te dwie kobiety potencjalnie mogą się właśnie dogadać. I okazuje się, że kiedy tam przychodzi, w tym proroczym natchnieniu dostaje na starcie, zanim cokolwiek powiedziała jeszcze o swojej sytuacji, zapewnienie od Elżbiety de facto, tak? Że to, co się przytrafiło Marii, to nic jej się nie przyśniło, nic jej się nie wydawało, tak? Rzeczywiście bierze udział w projekcie, który jest od Boga, tak? I zwróćcie uwagę, że to jest ważne, że Bóg stara się zabezpieczyć osoby, którym oferuje dość ryzykowne zadania. I tutaj Maria po raz pierwszy dostaje od Elżbiety zapewnienie i wsparcie. No. Gdybyśmy chcieli spojrzeć... Proszę? Czy to nie wskazuje nam na budowę relacji? Budowę relacji między postaciami, prawda? Że budujemy na określonej płaszczyźnie wiary wynikające z jakichś tam doświadczeń wspólnych, prawda? Że tu znalazł zrozumienie, bo przeżywa to samo, tak? Co świadczy, jeśli może. Może być to takie świadectwo. Tak czy siak, bo trzeba powiedzieć, że one w ogóle generalnie są spokrewnione ze sobą, tak? Czyli jest jakaś rodzina, to jest jedna rzecz. Więc no tutaj jakby ta relacja u nich wygląda na to, że w ogóle jakaś istnieje. A niezależnie od tego, jakby to, co się im przytrafia w ramach tego projektu, który robi Bóg, no to jest jakby dodatkowa jeszcze historia. Nie chciałbym teraz jakby tutaj za bardzo przeciążyć tej drugiej części, no bo mamy tyle danych, ile mamy, tak? Jak zbudujemy za dużą piramidkę, to może nam się to w końcu przewrócić. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że znowu mamy dojrzałą kobietę wiekową, przynajmniej wedle Łukasza, młodą, obie są w projekcie i teraz zwróćcie uwagę, w Elżbiecie nie widać cienia zazdrości, tak? Nie widać cienia tego, że a czemu nie ja, tak? Ona cieszy się, spotykając Marię, spotykając to, że jej przyszło w udziale takie, a nie inne zadanie. No to jest moim zdaniem ciekawe, bo to znaczy, że no dla mnie to jest świadectwo, że można się zestarzeć ładnie, tak? W wierze. I widać, że Elżbieta też jest bardzo rozsądną kobietą, bo ostatecznie po tej pochwale dla Marii, potem znając, będąc w określonym kontekście ze swoim mężem, ona mówi wprost, co uważa w stosunku do Marii. Tutaj czytamy w tym wersecie 45, tak? Błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. I to był taki dymek, a nie tak jak mój chłopek, nie? Któremu się nie udało. No, ale zwróćcie uwagę, jej kontekst to jest komentarz de facto, tak? Do tej całej sytuacji, w której ona bierze udział. I de facto Teofil dostaje sygnał wprost, tak? Błogosławieni, którzy uwierzyli w słowa, które do nich przemawia Pan, tak? Znowu ten wymiar praktyczny zaczyna uderzać w tym, co robi Łukasz dla Teofila. Okej. Okay. Czy możemy coś więcej powiedzieć z kolei o tych słowach Marii? No, moglibyśmy, gdybyśmy chcieli zerknąć trochę do środka. Wybaczcie, że to zrobię. Po pierwsze trzeba by powiedzieć, że jak się czyta same te słowa, to ma się wrażenie, że ona coś cytuje. To jest tak jakby wystylizowane jakby na język Starego Testamentu, że jakiś psalm, hymn, że czytamy to i mamy wrażenie, że, no, że cytuje, a kiedy zaczynamy szukać tego, co cytuje, to się okazuje, że nie możemy tego znaleźć, tak? I okazuje się, że to, co wypowiada, to jest pewna mozaika myśli, idei,
które rzeczywiście w cząstkach różnych w Starym Testamencie pojawiają się w sposób bardzo liczny. Tutaj tylko jakiś drobny wycinek wam dałem. Wierność Boga tym, którzy mu ufają. No i tam jakiś sznurek, tak? Możecie sobie, te sznurki byłyby dużo dłuższe, tak? Wierność Izraelowi ze względu na dane obietnice. Miłosierdzie Boga, które jest wytrwałe. Z pokolenia w pokolenie, na wieki i tak dalej. Nagroda dla uniżonych. Sprawiedliwość Boga. Odpłata dla nadużywających władzy. Ochrona dla słabych, społecznie, tak? Czyli jakby te zestawienia, że Bóg jakby dokonuje sprawiedliwego osądu i odpłaca rzeczywiście. Gniew Boga dla pysznych i wyniosłych. Moc Boga w sądzie pośród historii. To są takie wybrane jakby pewne myśli, na których jakby ta wypowiedź Marii stoi. I okazuje się, że te takie czasami frazy krótkie, one są bardzo liczne w różnych miejscach. I ona z tego jakby komponuje wypowiedź, która... O właśnie... Koło czego się koncentruje? Tego chyba nie macie, nie przejmujcie się. Kiedy by się zajrzało do tego, jak ta wypowiedź jest ułożona, do czego zmierza, to się okazuje, że zmierza do tego, że Bóg weźmie w obronę, Bóg weźmie w ochronę tych, którzy ufają Mu, którzy z drugiej strony niestety są w ramach tej społeczności na słabych pozycjach, tak? Zaczyna się to wszystko od wierności Boga, od tego, że trzyma się swoich zobowiązań, swoich obietnic. Zmierza do tego, w związku z tym, to, co robią ci, którzy nadużywają swoich pozycji, władzy, aby żyć kosztem słabych, czeka ich w jakiś sposób sąd, bądź pokazane jest, że Bóg w jakiś sposób w historii dokonuje rozliczenia, tak? Czyli taki jest jakby szkielet jej wypowiedzi. Zwróćcie uwagę, że to wszystko, co zostało jakby tutaj powiedziane teraz o tym, co zrobiła Maria w swojej modlitwie, to wytwarza dość ciekawy obraz tej kobiety, tak? Po pierwsze musielibyśmy powiedzieć tak, wracając się troszeczkę do tego, tutaj. Widzicie, żyjemy w kraju, w którym Kościół katolicki jest kościołem dominującym i z racji jakby jego zainteresowania Marią, najczęściej z tej wypowiedzi akcentowana jest pierwsza cząstka, tak? Jaka jest pozycja jej pośród innych, tak? Również w takim razie podpierane jest to słowami na przykład i anioła, i tutaj Elżbiety. Z punktu widzenia retorycznego, tej retoryki biblijnej, okazuje się, że akcent pojawia się na tym, tak? Czyli na tym, że ona po prostu zachowała się w sposób klasycznie pozytywny, tak? Okazała wiarę, wyczuła moment zaufania, kiedy powinna się właśnie w taki sposób zachować, ale Łukasz się na tym nie zatrzymuje, bo to jest najprostsze stwierdzenie, co ona zrobiła. Potem pokazuje troszkę ją. I teraz najdziwniejsze jest to, że mamy do czynienia z kobietą prawdopodobnie bardzo młodą, tymczasem jej świadomość jest prześwietlona słowem, tak? Ona w jakiś sposób, wiemy, że to jest okres, kiedy raczej kobiety nie brały lekcji, tak, Tory, nie są w tej pozycji jakby społecznie. Tymczasem to, co widzimy poprzez jej słowa, to, że jej nadzieje, jej oczekiwania są uformowane przez słowo. Tak? Ona należy, pomimo młodego wieku, do tych, którzy wyczekiwali zbawienia. Tak? Widzimy, że mając świadomość, że przez nią się dokonuje rzecz wielka, pozostaje pokorna. U młodych ludzi to jest naprawdę przeciekawa sytuacja, bo starsi, którzy mogliby być już mądrzejsi i bardziej pokorni, mają niejednokrotnie z tym problem, a tu czasem młoda dziewczyna i jakby nie wychodzi z tej roli, tak? Nie wychodzi z tej roli. No jest to zadziwiające, ale... Wydaje się, że słowa prorocze anioła były wcześniej, tu. Ale tu widzimy, że jej świadomość jest ukształtowana przez słowo spisane. Ponieważ to, co ona mówi, to jest właśnie mozaika tych idei.
być może jest tak, że... Poczekajcie. Być może jest tak, że po prostu, oczywiście tak mówisz, kobiety najprawdopodobniej, przynajmniej na równi mężczyznami brały udział w edukacji, ale ich nauczycielami byli ich w pewnym sensie mężczyźni, tak? Oni nauczali w domu. I wtedy, jeżeli by tak miało być, to w pewnym sensie to wystawia świadectwo, w tym przypadku na przykład mężowi Elżbiety oraz mężowi, czy przyszłemu mężowi, czy też ojcu. Albo domowi Marii. No, tak, domowi, że chodzi o to, że ten dom był napełniony Torą, który w przypadku Zachariasza paradoksalnie głowa tego domu w pewnym sensie nie zastosowała, na jakimś tam odcinku, prawda, tak. Czasu. Ale to też jest piękny przykład, że mimo to warto trwać w tej Torze, warto trwać w nauce, ponieważ właśnie ci, którzy słuchają, to Bóg jakby niezależnie poprzez swego ducha pracuje w nich, nie? Aha. Nawet jeśli ten, co głosi, może tego nie przysłać. To jest też bardzo ciekawe, nie? Tutaj. Tylko to jest w tle oczywiście, nie? Nauczycieli właśnie już Moim zdaniem, przynajmniej moja jakby taka próba odczytania tego jest taka, nie? Że z jednej strony potrafiła odnaleźć się w chwili spotkania z aniołem, ale z drugiej strony jednak tak wynika jakby ze sposobu akcentowania tekstów w tej retoryce. Akcent pada na to, tak? Czyli tak jakby Łukasz powiedział, że być może, aby umieć się znaleźć we właściwy sposób, we właściwym czasie, w specyficznym czasie dla mnie, być może trzeba najpierw popracować troszeczkę nad słowem pisanym, aby ukształtować w sobie pewną określoną wrażliwość, pewną świadomość, tak? Być może tu jest jakby sugestia Łukasza, gdzie po prostu pokazuje, że nie zamienia tego, tak? Nie sprowadza tego, co zrobiła Maria, do prostego uwierzyłaś, jest fajnie. On pokazuje, jaka jest jej wiara, tak? Że to słowo wytworzyło w niej określoną wizję Boga, jego planu, tak? Jaki on jest. I to, że po prostu w jakiś sposób ona wyczekuje, zgodnie z zapowiedziami, które wyczytuje, określonych rzeczy od Boga. Tak? Zwróćcie uwagę, że w tym momencie właśnie pada do Teofila dość prosty komunikat. Tak? Błogosławieni, którzy uwierzyli, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do nich wypowiedział. Tymoteuszu, to jest jakby twoje drzwi. Tak? Zwróćcie uwagę, nie ma tu powiedziane, że Maria wszystko dobrze zrozumiała. Jej dalsze życie pokaże, że po prostu ona idzie właściwą drogą. Tak? Właściwe, jakby przez właściwe drzwi przechodzi. Wiara to jest takie drzwi, tak? Ale no, są właśnie słuszne, tak? Więc tą drogę trzeba obrać, jeżeli chce się dojść w określone miejsce. Dobra, zróbmy przerwę.